Witam serdecznie na siłowni. Dzisiaj mój dzień treningowy. Musiałem założyć kurtkę, bo dzisiaj fizycznie nic nie pracowałem. Mam dzień wolny, ale pracowałem umysłowo. I tak miałem burzę mózgów, że aż mi się wychłodził organizm. Musiałem, że mi się rozgrzeje, to go ocieplimy trochę. Aż tak na skrócie wam powiem, myślałem cały dzień nad mocą bierną i czynną i przepaliłem wody. Do tej pory, znaczy jak ktoś wie, co to jest kompensacja, to proszę mi powiedzieć, bo w słowniku pisze, że to jest zastąpienie czegoś czymś. Czyli tą złą moc bierną likwidacja, czy ją naprawia? Na dobrą moc bierną, bo ona ma tą sinusoidę, ale dobra, mniejsza z tym. Ten temat jeszcze ogarnę, jak będę miał więcej wiedzy, to zrobię o niej filmik, jak już to może wszystko zrozumiałem. A dzisiaj co w planach? Niestety moje znienawidzone nogi i zrobię pierwsze, żeby już je mieć za sobą, później barki i brzuch, czyli dwa ćwiczenia, które już umiarkowanie lubię. Dobra, nie przedłużajmy, włączmy się muzykę w przerwach. A tak wam trochę pokażę, jakie ćwiczenia i mniej więcej ile, bowiem zrobiłem, ale chcę krótszy ten filmik zrobić. Powiem, pokażę serię i powiem później, jak ona poszła. A propos, dzisiaj pierwszy śnieg spadł i temperatury spadły, a ja mam stałą grzewczą i muszę ją podwyższyć. Jutro to zrobię i też właśnie zaobserwujemy, jak to zużycie tej pompy wzrośnie, bo chcę tak o 2 stopnie w nocy zwiększyć i o 2 stopnie w dzień. Będzie też o tym filmik, na pewno ciekawy. Dobra, to tak poza tym nawiasem, to się też wyziębiłem, bo też na pewno domu było zimniej. Dobra, już wam mówię, jak to wyglądało. Pierwszą serię na rozrzewkę robiłem bez ciężaru, same wykroki. Zajebiście, gdzieś koło 20 weszło. A teraz jest czwarta seria z ciężarakami 20 kg. Udaje mi się tylko 10 wykroków zrobić, 5 na jedną nogę, ale naprawdę to już gnieje w kość, te nogi ma słabe. Nie wiem, czy zrobię teraz to 10. 2, 3, 4, 5, połowa nie zrobię, 6, 7, 8, 9, o wywalczę, 10 na tym, o zakończyłbym to ćwiczenie, masakra, nie? Przechodzimy do następnego i 2 minuty przerwy, bo chcę, żeby to szybciej zleciało. I teraz przechodzimy do wyprostów nóg na maszynie. Tu jest czwarta seria, robię to do odcięcia, to bo podałem sobie ciężaru. A nie ukrywam, że lubię te ćwiczenie. I na przykład, teraz wam wyjaśnię, że na przykład niektórzy krzyczą na siłowni, albo mają trenera personalnego, czym to bardzo pomaga. Tam wiadomo, w wielu sprawach, ale jest jeden fajny taki aspekt, że jak robimy coś do odcięcia albo na wymuszoną serię, to taki trener tak krzycząc na nas i dając motywacji zmusza nas, że jeszcze zrobimy jedno powtórzenie więcej. Wymusi to od nas, albo sami krzykiem wymuszamy. A na przykład może też nam trochę pomóc i wymusi też takie dodatkowe oszukane kroje powtórzenia. Tak więc tak to moim zdaniem wygląda. A co wy o tym myślicie? Ja już kończę właśnie te ćwiczenie i przechodzimy do następnego. Papuga, teraz wiesz jaka masura, co? Ej, nie dole prawo na różne sposoby. A ja tam nie prawa. Dobra, tak więc mamy taką sobie. Robię do odcięcia. Mocno do ciężaru. Prawie mam tu 100 kg tą sztabkę, a tam jest 90. Zmiana nóżki. Dwie minuty przerwy, tak na seria się udało zrobić. A jeszcze tylko łydki wymęczymy. I będzie dobrze, i nogi zakończymy. O bella ciao, 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 partizano. O partizano, padną z papieru. A teraz wracamy. Łydki, pierwszą serię, ale tu też zrobię 4, aż do odcięcia. No i to tak będzie wyglądało. I zakończymy nogi. No, tutaj jest trochę spalone. Wow, i tak jeszcze 3 razy i przejdziemy do barków. Wiecie co, najlepiej też bym poszedł do domu i do chrzania. Te nogi to mnie dużo energii kosztują. No ale nic, zrobione, cieszę się. I teraz spróbujmy z barkami powalczyć. No właśnie, kurczę, 2 minuty minęło, ale szybko takie streszczenie. Wczoraj miałem robić trening po pracy, ale byłem tak wyczerpany, mógłbym się zmusić, zrobiłbym go, ale uważam, że to jednak może lepiej nie. Poszłem spać, usnąłem już chyba przed 20 albo po 20. Naprawdę szybko i obudziłem się o 4 rano. A miałem dużo pracy do zrobienia w domu, to wtedy zacząłem ogarniać. W sumie racja, dzisiaj nie tylko umysłowy z rana. Wykonywałem o 4 rano do 7 albo 8 pracę w domu. Dobra, lecimy z tym. Czasami spotyka miłość czy zauroczenie, ale tym razem zostało 30 sekund i 3 powtórzenia zrobiłem 50-kilogramową sztangą na barki. Teraz mam 60 kg i zobaczymy, czy zrobię raz albo dwa, bo to już ostatnie powtórzenie. A tych powtórzeń miałem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Teraz będzie 7. Zaczynałem od 30 kg i dokładałem po 2,5. 2 minuty mijają i zobaczymy, ile wycisnę z tego ostatniego powtórzenia na barki. Raz. Dwa. I dlaczego się zmobilizuje? Nie dam rady. Moim zdaniem całkiem nieźle. 7 powtórzeń, do 70 kg doszłem piramidalnie. Zacząłem od 30 kg, tak jak mówiłem, 2 minuty przerwy. Teraz mniejszy ciężar i dobijemy te barki. Dalej. Let's go. Fala nieporozumień. A teraz o dziwo doszłem też do 7 serii. Dziwne. Zwiększałem na tych hantelkach, co zobaczycie, tam się kręci i zwiększa ciężar. Zacząłem od 5-kilogramowego hantelka, po jednej i po drugiej. A teraz mam już 18 kg na jednym. Zobaczymy, czy zrobię 2 powtórzenia albo jedno. 7 sekund. Dobra, róbmy to. Dziwo, też 7 seria. Dziwne, nie? Tego nie czuję. O, 6, dalej to kalcie. Zróbmy to 3. To było kalecenie, ale z tymi niższymi ciężarami to więcej powtórzeń robiłem, czy mniejszy ciężar. No ale piramidalnie jadę tylko w górę, nie schodzę już w dół. I wiecie co? Zobaczę, która godzina i zobaczę, czy trzecie ćwiczenie na barki, albo już robimy ten brzuch, bo 2 ćwiczenia po 14 serii to chyba nie jest aż tak źle. Ok, King of the Jungle. My mamy 5. serię. Zacząłem od 10 kg, ale to już były 3 powtórzenia na 25 kg. I teraz jest 5. seria, 30 kg. Zobaczymy, czy raz albo 2 i jak to skaleczę. Taki duży ciężar to uginam łokieć, bo niekiedy robię na wyprostowanym, ale to nie da rady. Za dużo. No ale tam fajnie wszedły. Tak bardziej nie. Ale bardzo fajnie, 3 ćwiczenia, naprawdę ogień, nawet będę o 4, ale dobra, nie przeginajmy. Dowalmy jeszcze mocno ten brzuch 2 bo 3 ćwiczeniami i kończmy na dzisiaj. Jeszcze to zmontuję i może wstawię, ale to chyba będzie 12 bo 11 w nocy, a jutro wolne, to mogę trochę nagiąć. A jutro też będzie fajny materiał, bo cały dzień będę się opiekował siostrzenicą i sobie nagram moje podejście wychowawcze. I ciekawe, czy kiedyś zmienię zdanie i czy ono zadziała. Jak nie, to trzeba będzie manewrować, bo każde dziecko, jak człowiek, jest inny. Już jej powiedziałem, że pójdziemy do sklepu, wybierze sobie co chce, ale nie dostanie tego za darmo. Za to wykonamy jakieś ćwiczenia, jakąś lekcję czytania, czy matematyki, czy cokolwiek wymyślę i wtedy nagrody dostanie. Ale powiedziała, że ona w to nie wchodzi, ona ma swoje drobniaki i se kupi. Więc nawet przekupstwo z niej nie działa, ale zobaczymy, jutro będzie praktyka. W ludziach jak zawsze coś palę z bratanicą, nie siostrzenicą. Siostra ma super 4 dzieci, zajebistą rodzinę, ale w Danii, a brat też jest w Polsce, i ma córkę, to mi bratanicą dostanę. A teraz robimy kółko. Kółko. Ostatnio było 6 albo 7, kurczę, nie pamiętam. To spróbujemy zrobić 8. Czyż to się uda? Może być trudne. Pięć kurczaki. Sześć. Siedem. To zróbmy to 8. I na pewno to poprawmy. Kurczaki. Ale już tu kaleczyłem. 8 skaleczone. Jestem blisko do uganienia Patryka na 10. Dobra, next na brzuch. Aha, rozgrzałem najpierw na kolanach. Nie ryzykowałbym od razu na stojąco. A teraz 2 minuty przerwy i dobiję to na kolanach, na maksa ile się da. I want to stop. We can't. I tak, zrobiłem na kółku 3 serie dodatkowe, aż nie wiedziałem, że tyle zrobię. I teraz już jest 4. seria tutaj na brzuch. I powiem wam, już nie czuję się szczęśliwy endorfinami, pobudzony, tylko upity. Normalnie się, powiem wam, zataczam tu i czuję się jak upity. Za dużo tych endorfin to jest sygnał, żeby przestać. Kurczę, w Anglii sportowcy mieli coś takiego, że sobie badali krew albo zakwaszenie tych mięśni i wiedzieli, kiedy przestać. Szkoda, że byłem tylko pół roku na AWF-ie, bo niestety nie dotarłem do takich materiałów, czy nasi sportowcy już też takiego czegoś używają. Ja nie mam takiego sprzętu, to się sugeruje tym, że już czuję się znieczulony. Mój organizm się własną znieczulił i trzeba będzie powoli kończyć. A co wy myślicie? Jak się chce, to jeszcze trzeba cisnąć, czy nie? Bo w sumie jeszcze bym mógł. No dajcie znać, czy byście jeszcze ćwiczyli, czy nie. Dobrego treningu. Bożeż ty, a ja zmykam stąd, żegnam się z wami. Brzuch też siedzi. Serwus bubuzy. Sumienie kompasem, gdy słuchasz nie zwodzi. Musisz mieć patent, nie chodzi o podziw. Działaj zanim wyłączą korki, ja wierzę. Dasz radę, targany wiatrami. Zmieniałem kierunek, rejs między jednym i drugim biegunem. Skończymy tak samo, to smutne, ale będę gotowy. Dosyta najadłem się własnym upadkiem. Nie mogę zatonąć, bo byłem już na dnie. Nad swoim lenistwem, bez przerwy się pastwię. Idę po swoje, w zaparte. Potknięcia niewiele już znaczą. Nie chodzi by było coś za coś. Skup się na swoim i walcz, ziom. Poczuj ten spokój. Starte kolana wskazały jak walczyć. Schodek po schodku by dotrzeć tu na szczyt. Nieważne, jesteś olewasz czy patrzysz. Odliczam te stopnie.